Masz coś? Ale nawet premisu jakiegoś? No to nie wiem, to może trzeba poczekać. Może to musi się jakoś wszystko poukładać, te wszystkie te... Posłuchaj, ten koleś mojej ciotce tarczycę zupełnie wyleczył. Zobacz, patrz jaki gruby typ. Zobacz, patrz, patrz. Ja ostatnio, stary, występowałem w więzieniu z Chałupką i Kołeckim. Schodzę ze sceny, a Kołecki i Chałupka gada z jakimś typem, nie? W mundurze, napierdala na nich, nie? Ja podchodzę, co się dzieje. Okazuje się, że jakiś jest szef tego więzienia, jakiś komendant czy coś. I on mówi, nie wiedziałem, że tu będą przekleństwa, nie wiedziałem, że będę się przeklinać. Nie można przy więźniach przeklinać. Ja mówię, kurwa, nie można przy więźniach. I on powiedział, że my ich deprawujemy. Rozumiesz? Morderców, gwałcicieli deprawujemy kurwą czy chujem. No po prostu pojebane. Lotek, zaraz puszczamy ludzi. Dobra. Coś już... Kurwa, stary, mam taką pustkę w bani. To jest... Jakbyś był w takim dole i wiesz, że to jest studnia, ale tam nie ma nic. Chcę tym wiadrem, tak wiesz, tej wody, nie? Ale tam jest tylko sucho i... Wiesz, o co chodzi? Szczerze, to nie do końca, wiesz, no... Przecież żyjesz, masz jakieś swoje przeżycia, zawsze o czym gadać na scenie, nie? Ile mój stary rzeczy odjebuje. Albo moja mama, czy wiesz, czy bracia, czy koledzy, kuzyni. Ja, stary, gdybym miał teraz podsumować swoje życie, do dzisiaj, to bym spokojnie 10 materiałów napisał jeszcze, nie? Na luzie. A wiesz, a nie mam żony, nie mam dzieci, nie mam psa. Kurwa, z psem ile by mogło być historii, nie? Idziesz psem na spacer sobie, kurwa, idziesz do weterynarza. A jeszcze, wiesz, w ogóle, stary, mój brat jest lekarzem weterynarzem, nie? Nie uwierzysz, co ludzie teraz odjebują z samymi chomikami. Ja bym, stary, teraz napisał spokojnie godzinny program o chomikach. Na luźne, nie? No, stary, 2 tygodnie temu. Mój brat siedzi w lecznicy, przychodzi do niego babka z chomikiem i ten chomik ma tatuaż, nie? Cześć, panowie. Co ty, kurwa, robisz? Puka ci nie nauczyli? Wchodzisz, kurwa, jak do siebie. Przepraszam. Co przepraszam, kurwa? Zalałeś mi kawą, debilu. Przepraszam. Trzymaj to. Przepraszam, bo ja właśnie z pociągu lecę, spóźnił się. Do toalety szybko chciałem. Kurwa, na chuj mi twoje tłumaczenia. Wiesz co, kurwa? Nie występujesz dzisiaj. Wypierdalaj. Joke. Co cię, kurwa, śmieszy jeszcze? Wyjebać ci na serio? Na żadnego open mic'a już cię, kurwa, nikt nie weźmie. Ale... Tutaj kurwa, no jebnę ci zaraz, rozumiesz? Wypierdalaj stąd! Ty, no Lotek, weź daj spokój trochę. Nie, kurwa, to jest moja scena, ja ustalam zasady! Co się mówi? Do widzenia. Przepraszam i dziękuję, kurwa. No nie ma cię tu, wypierdalaj! No już! I wkurwił! Jeszcze mi kawę zajebał! Kurwa, zero pokory! Ty, no i ten chomik ma tatuaż. No siemano, jak się ma najlepszy komik na świecie? Stary, kiedy wrzucasz nowy kawałek? Bo widziałem komentarze dzisiaj na internecie, ludzie pytają, kiedy coś wjeżdża. Tak? No, no kurwa, gdzie? No było w tym, w sieci było wszystko. Jesteś na wznoszącej, chłopaku, jesteś zajebisty. Musisz działać, okej? Okay? No. Ciukasy trzymam i będziemy w kontakcie. Pozdro, hej. No, hej. Oh,
A jak byłem mały, to mieliście jakieś problemy ze mną? Nie, ty to byłeś książkowe dziecko. No. A coś śmiesznego mówiłem? No pewnie. Zamiast rabus mówiłeś jebus. A coś jeszcze? No przecież to było takie najśmieszniejsze. A jeszcze jak nosiłeś te za duże buty. A ta u ciebie w pracy coś? Albo nie wiem, z samochodem coś się stało? Wiesz, jakaś taka anegdota dobra, no. Tak, no tak. Opowiedz, opowiedz, tak, żeśmy się raz na działce samochodem zakopali. Mój Boże, to dopiero było. Tata patyki podkładał. No, Boże, sam chciał to wypchnąć. Cały w tym błocie był. Mój Boże, dobrze, że traktor akurat jechał. To go wyciągnął. I to jest ta anegdota, tak? Mhm. To jest ten strzał, tak? To jest to coś, co ja mam teraz wyjść i powiedzieć ludziom na scenie. No tak. 40 lat i to jest hit? 40 lat i to jest największa anegdota naszej rodziny? Że tatę wyciągał traktor? Boże, jak z wami jest ciężko. Od zawsze w domu wszystko było. Zawsze nas kochaliście, zawsze nas wspieraliście. Zawsze byliście tacy zgodni. Zawsze byliście tacy cudowni. Tacy nudni po prostu. I ja mam teraz wyjść na scenę przed 1000 osób i to powiedzieć, że ojciec patyki podkładał, tak? No dziękuję bardzo! Raz mamę zdradziłem. Akurat nie wiem, czy to ma jakiś potencjał komediowy. Ale dzięki. Słucham? Słuchajcie, ja idę. Muszę iść już. Zdzwonimy się, co? Super zupa. Siemanko, słuchajcie, zanim zacząłem opowiadać żarty do mikrofonu, przez całe życie byłem judoką. Dzięki temu jeździłem trochę po świecie. Byłem między innymi w RPA. Ktoś był kiedyś w RPA? No ja byłem. Podam, że za wasze polskich podatników pieniądze przejebałem pierwszą walkę. Po zawodach było... Siema, siema. Cześć. Co tam? Słyszałem, że ten nowy materiał coś nie bardzo. No, na straszne chuje. Kryzys, normalka. Dopada każdego. Musisz robić jak Robin Williams. Pracować, pracować, aż przepracuję. Pierdolenie. Przychodzisz, oglądasz młodych i się inspirujesz. Co? Młodzi bali się występować, jak on wchodził do klubu. Kradł żarty? Kradł, nie kradł. To jest jak w hip-hopie. Bierzesz trochę od jednego, bierzesz trochę od drugiego, łączysz w całość i masz nowego hita. Tego nie powiedział Carlos Mencia? Dobre, dobre. Co? Chcesz to? Przecież żyjesz, masz mi swoje przeżycia, wiesz o czym gadać na scenie, nie? Cześć chłopaki. Jest tu jakiś klub gejowski? Do najbliższego skrzyżowania. W lewo. Przez park. I taki mały, wolno stojący budynek. Dzięki. Spoko. Mówiłem ci, że jest pedałem.
Cigar!